Aby zbadać stan naszego zdrowia, można w tym celu wykorzystać różne płyny pochodzące z naszego organizmu. Można na przykład do badań pobrać krew. Dzięki temu dowiemy się, czy na przykład cierpimy na anemię. Jest to chyba takie badanie najbardziej znane ze wszystkich. Zresztą u dużej części z nas raczej kojarzy się z czymś mniej przyjemnym. Oprócz tego do badań można wykorzystać takie płyny, jak na przykład płyn owodniowy u kobiet w ciąży, czy chociażby płyn mózgowo-rdzeniowy od osób z podejrzeniem chorób ośrodkowego układu nerwowego. Ale oczywiście są to bardziej specjalistyczne badania. Na pewno każdy z nas powinien kojarzyć oddawanie do badań swojego moczu. I właśnie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się układem wydalniczym. W dzisiejszym odcinku zwrócimy uwagę na budowę układu wydalniczego. Powiemy, czym w ogóle jest to wydalanie i przez jakie narządy to wydalanie może zachodzić. Również zwrócimy uwagę na defekację. Jestem ciekawy, czy wiecie, co znaczy to pojęcie. Na pewno dzisiaj sobie dokładnie wyjaśnimy. Oprócz tego zobaczymy dokładnie z bliska, jak wygląda nerka i jak to się dzieje, że właśnie w nerce, która jest stosunkowo małym narządem, będzie powstawał mocz, który następnie będzie trafiał do cewki moczowej i na zewnątrz naszego ciała. Trochę dzisiaj mamy do omówienia i do wyjaśnienia, więc może po prostu zacznijmy i już dalej nie przedłużajmy tego wstępu. Dzięki właściwej pracy układu wydalniczego możliwe jest utrzymanie homeostazy organizmu, jak również mogą z niego zostać usunięte substancje, które są dla nas trujące i niebezpieczne. Warto pamiętać, że wydalanie jest to proces, który polega na usuwaniu z organizmu zbędnych produktów przemiany materii, czyli takich produktów, które powstają w wyniku wielu reakcji chemicznych, które zachodzą w komórkach naszego ciała i są nam po prostu niepotrzebne. W wydalanie zaangażowane będą liczne narządy i tutaj dobrym przykładem będą chociażby płuca, które będą usuwać zbędny dla nas tlenek węgla 4. Powstaje on w wyniku oddychania komórkowego i następnie transportowany będzie razem z krwią do płuc i stąd usuwany na zewnątrz naszego ciała. Oprócz tego w wyniku różnych reakcji chemicznych będą powstawać sole mineralne i woda. Nadmiar tych związków będzie usuwany chociażby przez naszą skórę. W momencie, kiedy się pocimy, nasz organizm pozbywa się zbędnych soli mineralnych, jak również nadmiaru wody. Razem z moczem usuwane będą z naszego organizmu sole mineralne, nadmiar wody, substancje trujące i mocznik. Co ciekawe, niewielkie ilości mocznika usuwane mogą być również przez naszą skórę. Dzieje się to za sprawą potu, który produkowany jest przez gruczoły potowe w naszej skórze. Jestem ciekawy i mam dla Was bardzo ważne pytanie. Jak uważacie, czy formowanie kału, czy usuwanie kału z organizmu jest również przykładem wydalania? Okazuje się, że nie. Formowanie kału polega na gromadzeniu niestrawionych resztek pokarmowych, które nie zostały strawione w naszym układzie pokarmowym. Nie są one w takim razie produktami przemian metabolicznych, ponieważ nie biorą udziału w żadnych reakcjach chemicznych. Stąd usuwanie z organizmu niestrawionych resztek pokarmowych nazywamy defekacją, a nie wydalaniem. Dlatego myślę, że warto rozróżniać te dwie definicje od siebie. Tak? Więc defekacja jest to usuwanie niestrawionych resztek pokarmowych, natomiast wydalanie usuwanie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. Więc następnym razem, jak będziecie szli do toalety, to użyjcie określenia, że idziecie defekować. Jestem ciekawy miny Waszych domowników. W dzisiejszym odcinku głównie zajmiemy się wydalaniem zbędnych produktów przemiany materii poprzez nasze nerki. I to właśnie na nich się dzisiaj skupimy. Rolą nerek jest filtracja. Ale na czym w ogóle ta filtracja polega? Postaramy się to dzisiaj w jakiś sposób pokazać. Mam nadzieję, że uda się w prosty sposób wyjaśnić i pokazać, na czym właśnie taka filtracja polega.
w nefronie, a dokładniej w jego początkowych elementach, będzie dochodziło do przefiltrowania krwi. We krwi krąży wiele różnych związków i część z nich będzie usuwana z krwi wraz z powstającym w nefronie moczem. Stwórzmy w takim razie pewną symulację. Mamy tutaj zlewkę z wodą, która będzie imitowała osocze krwi. W osoczu krwi rozpuszczonych jest wiele różnych związków chemicznych, takich jak na przykład sole mineralne, glukoza czy mocznik. No i my również coś takiego stworzymy. Do zlewki z wodą dodamy soli i ta sol będzie imitowała u nas sole mineralne. I wymieszamy teraz sól. Następnie do zlewki z wodą i solą już tak naprawdę dodamy teraz cukier. I cukier będzie u nas imitował glukozę. I też wymieszamy. Jeżeli chodzi o mocznik, to u nas to będzie esencja herbaciana. Chyba może być. I dodamy teraz właśnie naszego mocznika. Też możemy delikatnie wymieszać. Oprócz tego we krwi znajdują się również na przykład erytrocyty, czyli inaczej krwinki czerwone, jak również krwinki białe. No i u nas niech to będzie pieprz. Oraz bazylia. Jeszcze dodatkowo wymieszamy. Stworzyliśmy w takim razie symboliczną krew. Może nie ma ona tak pięknie czerwonego koloru, ale w naszym przykładzie jak najbardziej to wystarczy i nie jest aż takie ważne. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje dalej, no to w takim razie do nefronu dostaje się krew i tutaj będziemy mieli dosyć gęstą sieć naczyń włosowatych. Panuje w nich dosyć wysokie ciśnienie krwi, które będzie powodowało, że substancje z krwi będą przepychane do torebki kłębuszka nerkowego. Dlaczego tak się dzieje? Między komórkami nabłonka w naczyniach włosowatych będą liczne perforacje, czyli po prostu otwory, przez które będą właśnie te substancje mogły być przepychane. Jeżeli chodzi o symulację, to postaramy się to wszystko ładnie zademonstrować. I jeżeli chodzi o torebkę kłębuszka, to w naszym przypadku torebką kłębuszka będzie po prostu zwykła zlewka. Tak więc mamy taką czystą zlewkę. No i jeżeli chodzi o torebkę kłębuszka, to kontaktować się z nią będą naczynia włosowate. U nas taką barierą pomiędzy torebką kłębuszka, a pomiędzy naczyniami włosowatymi będzie bibuła. Bibuła jest półprzepuszczalna, zawiera liczne drobne otwory, przez które będą przenikać niektóre substancje. I tak samo będzie się działo w nerce. W takim razie teraz na bibułę wlejemy wcześniej przygotowaną krew. Zobaczymy, co się stanie. Mamy przygotowany zestaw do filtracji i do sączenia. W takim razie jeszcze tylko odpowiednio złóżmy bibułę. I teraz możemy na bibułę wlać naszą przygotowaną krew. Oczywiście sam proces filtracji trochę zajmuje, ze względu na to, że mamy te pewne otwory w naszej bibule. Więc chwileczkę poczekamy na całkowity, taki ostateczny efekt. Z
Zwróćcie uwagę, że niektóre elementy, które dodaliśmy, przenikają przez bibułę. Są to sól, cukier i esencja herbaciana. Ale są też pewne elementy, które nie przenikają i na bibule możemy zobaczyć, że pozostał pieprz i bazylia. I na tym właśnie polega filtracja w nefronie. Umożliwia ona przenikanie do wnętrza nefronu niektórych tylko elementów, które znajdują się w osoczu. Te, które są zbyt duże, nie są w stanie przeniknąć przez perforację w ścianie naczyń krwionośnych i dostać się do wnętrza torebki kłębuszka. Układ wydalniczy ma dosyć prostą budowę i składa się jedynie z kilku elementów. Oczywiście wszystko rozpoczyna się od nerki. Jeżeli chodzi o nerkę, to zwróćmy uwagę, że ma on kształt, który jest porównywany do kształtu fasoli. No i nerka jest oczywiście narządem parzystym. To właśnie w nerce powstawać będzie mocz, który następnie będzie powolutku spływać za pomocą moczowodów do pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy będzie chwilowo ten mocz magazynować i co jakiś czas będzie się dostawać do cewki moczowej. W cewce moczowej znajdują się specjalne mięśnie, tak zwane zwieracze, które jesteśmy w stanie kontrolować, dzięki czemu proces oddawania moczu jest u nas procesem świadomym. No i bardzo dobrze, bo gdyby tak nie było, no to cały czas na okrągło po prostu byśmy sikali pod siebie. Przyjrzyjmy się w takim razie budowie makroskopowej nerki, natomiast później omówimy to, czego nie widać gołym okiem. W przypadku nerki można ją bez problemu kupić w sklepie mięsnym, więc warto zakupić i przyjrzeć się jej troszeczkę z bliska. Ja już nerkę przekroiłem na pół, tak więc zaraz zobaczymy, jakie elementy będziemy mogli tutaj wyróżnić. No i w takim razie przyjrzyjmy się jej trochę dokładniej. Na pierwszy rzut oka możemy zobaczyć, że nie ma ona takiej jednolitej barwy. Są tutaj takie jaśniejsze oraz ciemniejsze miejsca. Nerka składa się z dwóch warstw. Wyróżniamy w nerce część korową oraz część rdzeniową. Mówiąc w skrócie, będziemy wyróżniać korę i rdzeń nerki. Kora jest warstwą zewnętrzną, natomiast warstwa wewnętrzna to rdzeń i bardzo łatwo ją odróżnić, a w sumie łatwo je odróżnić od siebie. Rdzeń składa się z ciemniejszych elementów, które nazywamy piramidami nerkowymi. I rzeczywiście mają dosyć podobny kształt, są to mniej więcej takie trójkąty. Zobaczmy, że pomiędzy tymi piramidkami znajdują się takie jasne słupy. Są to elementy kory nerkowej. Mocz spływa do dołu, do takiego jaśniejszego miejsca, które nazywamy miedniczką nerkową. I to właśnie tutaj będzie spływać powstały mocz, który następnie trafia do moczowodów. Postarajcie się teraz wykonać podobną obserwację, a to, co uda Wam się zobaczyć, przenieście na kartę pracy przygotowaną dla Was przez Annę Żartka. Przejdźmy w takim razie do dzisiejszej zagadki biologicznej. Nie wiem jak Wy, ale ja je bardzo lubię. Zmuszają do zastanowienia się nad pewnymi kwestiami. No i zobaczmy w takim razie, jak wygląda nasza dzisiejsza zagadka. W moczu nie powinno jej być wcale, ponieważ powoduje problemy niemałe. O cukrzycy informuje, niech zły wynik nas zaalarmuje. Myślę, że bez problemu jesteście w stanie odpowiedzieć na zagadkę i pewnie już znacie tą odpowiedź. Oczywiście odpowiedź do zagadki, jak również wiele innych informacji, znajdzie się na końcu tego filmu. Omówiliśmy budowę nerki, powiedzieliśmy, na czym polega filtracja. W takim razie teraz dalej zagłębimy się w tajniki wiedzy o układzie wydalniczym i powiemy, co dzieje się z powstającym moczem. W kłębuszku nerkowym następuje filtracja, która polega na tym, że do torebki kłębuszka przenikają niektóre substancje z osocza krwi. Taki przesącz nazywamy moczem pierwotnym. Zawiera on jeszcze dosyć dużo substancji, których nie ma już w takim ostatecznym moczu, który wydalamy z naszego organizmu. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że podczas takiej filtracji w ciągu doby powstaje aż 180 litrów takiego płynu. Czy wyobrażacie sobie, żebyśmy mieli tyle moczu usunąć z naszego organizmu?
Oczywiście jest to niemożliwe, ale gdybyśmy mieli usunąć z naszego organizmu zbyt dużą ilość takiego płynu, no to doprowadziłaby ona do całkowitego odwodnienia naszego ciała. Oczywiście nie może do niego dojść. Dlatego część substancji, która dostała się do torebki kłębuszka, musi z powrotem wrócić do naszej krwi, do naszego krwiobiegu. I rzeczywiście tak się dzieje. Będzie się to odbywać w kolejnych elementach nefronu. Od torebki kłębuszka odchodzi kanalik nerkowy, w którym możemy wyróżnić kilka elementów. Znajduje tu się kanalik pierwszego rzędu, pętla nefronu czy kanalik drugiego rzędu. Ogólnie w tych elementach będzie dochodzić do wchłaniania zwrotnego substancji, które jeszcze są bardzo potrzebne w naszym organizmie. Tym sposobem do krwi z powrotem będzie wracać chociażby glukoza. W końcu jest to cukier prosty, który jest niezbędny do uzyskiwania energii. Oprócz tego z powrotem do krwi będą trafiać takie substancje jak aminokwasy, sole mineralne czy chociażby witaminy, które dostały się tutaj do torebki kłębuszka podczas samego procesu filtracji. Sam proces wchłaniania zwrotnego jest niezwykle ważny. Oprócz tych substancji, które już wymieniłem, dochodzi do przenikania z wnętrza kanalika nerkowego do naczyń krwionośnych, chociażby wody. Powoduje to, że mocz jest zagęszczony, tak więc następuje zagęszczanie moczu. Oprócz tego również będą przenikać niektóre substancje, ale w drugą stronę, czyli z naczyń krwionośnych do światła kanalika nerkowego i są to takie substancje, które w organizmie są niepotrzebne i do nich zaliczamy chociażby leki. I te wszystkie procesy, które tutaj zachodzą, oczywiście będą powodowały, że ten skład moczu będzie się zmieniał i będziemy otrzymywać mocz ostateczny. Skład moczu ostatecznego różni się diametralnie od moczu pierwotnego. Główna różnica polega na tym, że w moczu ostatecznym nie znajdziemy glukozy i białek. Jeżeli chodzi o powstawanie moczu ostatecznego, to w ciągu doby powstaje około 1,5 litra moczu ostatecznego. Jest to ogromna różnica w porównaniu z tym, co mówiliśmy przed chwilą, czyli że podczas filtracji powstawało około 180 litrów moczu pierwotnego. Wynika w takim razie z tego, że ogromna ilość wody z powrotem wraca do naszego organizmu, a sam proces wchłaniania jest niezwykle sprawny, przebiega bardzo sprawnie, no i bardzo intensywnie. Okazuje się, że układ wydalniczy jest nam bardzo potrzebny. Jego prawidłowe działanie umożliwia usuwanie z naszego organizmu zbędnych produktów przemiany materii, w tym leków i substancji trujących. Gdyby nasze nerki nie działały prawidłowo, to wtedy te gromadzące się związki mogłyby doprowadzić do zatrucia całego naszego ciała. Dlatego tak ważna jest profilaktyka chorób układu wydalniczego. O czym w takim razie warto pamiętać, na co zwracać uwagę? Na pewno warto zwrócić uwagę na higienę osobistą. Brak higieny prowadzi do rozwoju bakterii, które mogą być potem przyczyną zapalenia np. cewki moczowej. I jeżeli chodzi o higienę osobistą, to głównie mi się rozchodzi tutaj o to, abyśmy pamiętali o myciu okolic intymnych, jak również o codziennej zmianie bielizny. Okazuje się, że nie dla wszystkich z nas jest to takie oczywiste. No i zmiana bielizny też nie polega na odwróceniu majtek na drugą stronę. Warto również pamiętać o właściwym ubiorze, który będzie dostosowany do warunków pogodowych. Dlatego kiedyś babcie do swoich wnuczek, może obecnie też tak mówią, aby zakryły te nerki, bo zaraz je przeziębią. Ma to bardzo głęboki sens. Wychłodzenie narządów układu wydalniczego powoduje, że są one osłabione, no i bardziej podatne na infekcje bakteryjne. A to już jest bardzo prosta droga do tego, żeby pojawiły się różnego rodzaju zapalenia, np. pęcherza moczowego, czy nawet nerek. Warto również pamiętać o tym, że bakterie będą łatwiej rozwijać się, jeżeli będziemy zbyt długo przytrzymywać mocz w naszym pęcherzu moczowym. Dlatego warto pamiętać o regularnym opróżnianiu swojego pęcherza. Warto również pomyśleć o swojej diecie,
aby znajdowało tam się jak najmniej soli. Nadmierna ilość soli powoduje, że jest znacznie trudniej naszym nerkom pracować, funkcjonować. Wchłanianie zwrotne wody w kanalikach nerkowych jest bardzo mocno utrudnione. Gromadzenie się związków mineralnych, wytrącanie ich w postaci kryształków w naszych nerkach prowadzi do pojawienia się kamieni nerkowych. Taka choroba nazywana jest kamicą nerkową. Kamica nerkowa objawia się na przykład bólami w okolicach nerek, jak również pojawiają się trudności z oddawaniem moczu, albo w moczu może pojawiać się krew. Jeżeli chodzi o te kamienie nerkowe, to rozprusza je się na przykład za pomocą ultradźwięków, albo czasami trzeba będzie zastosować zabieg chirurgiczny. Następnie takie rozkruszone kamienie trzeba w jakiś sposób usunąć z organizmu. No i można to robić poprzez rodzenie kamieni nerkowych. Brzmi strasznie i podobnie strasznie boli. Dlatego mam nadzieję, że nigdy, przenigdy nie będziemy mieli okazji poczuć tego bólu, biorąc pod uwagę, że w bardzo prosty sposób możemy przeciwdziałać takiej kamicy nerkowej. Wystarczy zwracać uwagę na to, co jemy, jak również dostarczać do naszego organizmu odpowiednią ilość płynów. W ogóle strasznie duża jest ta nerka. Może w takim razie postaramy się zmierzyć jej długość. Mam tutaj kierkę, wyciągnąłem ją akurat z piórnika, więc jest to idealne narzędzie do tego, żeby spróbować coś takiego zrobić. No i w takim razie do dzieła. Zmierzymy tą długość. No dobra, przykładam. Trochę mi tu brakuje. Przełożę może z drugiej strony. Ekierka jednak nie bardzo nam się przyda do tego zadania. Jest trochę za krótka, musiałbym kilka razy przykładać. W takim razie skorzystam z innego narzędzia i wezmę miarkę. Jest trochę dłuższa, więc mam nadzieję, że do tego zadania sprawdzi się wyśmienicie. Spróbujmy w takim razie jeszcze raz zmierzyć taką nerkę. I od razu mam wynik. Nerka akurat ma 15 cm długości. Jeżeli chodzi o tę nerkę, to jest to nerka wieprzowa. Natomiast ile będzie miała właśnie taka nerka człowieka? Nerka ludzka, przeciętna długość takiej nerki to jest około 10 cm. Więc do takiej nerki idealnie przydałaby nam się ekierka, której długość to jest właśnie 10 cm. Byłaby perfekcyjna. Jeżeli chodzi o osoby, które urodzą się z jedną nerką, to okazuje się, że ta wielkość jest zdecydowanie większa. Tutaj mamy zdecydowanie większy przyrost masy takiej nerki, wielkości i w przybliżeniu jest ona podobna do wielkości dwóch nerek. Czyli taka jedna nerka pełni funkcję obu. Właśnie, po co w ogóle nam są dwie nerki? Może odpowiem trochę zadziornie, ale jeżeli jedna nerka przestanie funkcjonować, zepsuje się, to mamy jeszcze drugą. Rzeczywiście nerki są nam bardzo potrzebne. Osoby, które cierpią na taką schyłkową niewydolność nerek, najlepszym dla nich rozwiązaniem byłby przeszczep takiej nerki. Gwarantuje on najlepszy komfort życia. No i takie osoby mogą funkcjonować tak naprawdę normalnie, tak jak funkcjonowały przed zachorowaniem. Jeżeli chodzi o Polskę, to w Polsce wykonuje się rocznie około 1000 takich przeszczepów nerek. Jest to zdecydowanie mniejsza ilość niż byśmy chcieli, ponieważ zapotrzebowanie na nerki jest zdecydowanie większe. Okazuje się, że tylko około 25% wszystkich pacjentów, którzy czekają na nerki, taką nerkę otrzymają. Taki przeszczep wykonuje się albo od osób żywych, albo od osób zmarłych. Zdecydowanie częściej w Polsce wykonuje się to od osób zmarłych. No i właśnie, takie nerki, nowe nerki, które taka osoba otrzyma, umożliwiają takiej osobie tak naprawdę normalne, dalsze funkcjonowanie. Lepiej na przykład, niż gdyby musiały dokonywać dializ. Jeżeli chodzi o dializy, wiąże się to z tym, że co jakiś czas trzeba pojawić się w szpitalu, albo trzeba taką dializę wykonać w domu. Natomiast nerka, którą można otrzymać, jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Niestety nie działa tutaj zasada kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy dostanie do nerki. Wiąże się to z tym, że
musi być odpowiednia zgodność grup krwi i zgodność tkankowa takiej nerki. A i tak po przeszczepie może się okazać, że taka nerka zostanie przez pacjenta odrzucona. Oczywiście związkiem, którego nie powinno być w moczu, a którego pojawienie się może świadczyć o wystąpieniu cukrzycy, jest glukoza. Dlatego badanie składu moczu jest jednym z głównych badań, które wykonuje się w laboratoriach. Skład moczu może poinformować nas o wystąpieniu chorób nie tylko układu wydalniczego, ale również całego naszego ciała. Sami zresztą również możemy przyjrzeć się naszej urynie w toalecie, mimo iż wcale nie brzmi to jakoś kolorowo, ale właśnie, jeżeli jesteśmy przy kolorze, to pamiętajcie, że kolor naszego moczu, prawidłowy kolor, powinien być jasnożółty. W literaturze możemy spotkać się z określeniem, że mocz ma kolor słomkowy, czyli właśnie taki kolor jak słoma, czyli właśnie żółty. Wszystko nam się tutaj zgadza i pięknie układa w jedną całość. Ale oczywiście, jeżeli czasami ten kolor jest trochę inny, to nie znaczy to od razu, że coś jest nie tak. Kolor moczu zależy od barwników, które się w nim znajdują. I czasami, jeżeli jemy jakieś produkty, które zawierają dosyć dużą ilość takich barwników, na przykład buraczki, to chcąc nie chcąc ten kolor będzie inny. W przypadku buraczków oczywiście czerwony. Ale jeżeli na przykład nie jedliśmy żadnych takich produktów i kolor moczu będzie inny przez kilka wizyt w toalecie, na przykład różowy albo czerwony, to może to świadczyć o tym, że w naszym moczu znajdują się krwinki czerwone, czyli erytrocyty, a to może informować nas o tym, że pojawił się jakiś stan zapalny w nerkach. Dlatego warto zwracać uwagę właśnie na taki kolor. No i tym samym, moi drodzy, odpowiedzieliśmy na zagadkę dzisiejszego odcinka, ale nie tylko, ponieważ odpowiedzieliśmy na pytanie, które było w tytule odcinka, czyli dlaczego mocz jest żółty. Ano jest żółty, ponieważ znajdują w nim się barwniki, na przykład bilirubina, które po prostu za ten kolor odpowiadają. Dlatego warto zwracać uwagę na barwę swojej uryny, ponieważ zły stan naszych nerek może mieć dla nas tragiczne skutki. Zresztą nerki są odpowiedzialne za oczyszczanie naszego organizmu z różnych substancji trujących. Dziękuję Wam w takim razie, moi drodzy, za to, że wysłuchaliście mnie do końca, że bardzo się cieszę, że jesteście tutaj, że słuchaliście dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was bardzo do tego, żebyście rzucili jeszcze okiem na inne filmy biologiczne oraz również z innych przedmiotów, takich jak chemii czy fizyki. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zechcecie do nas zawitać. Znajdują się one w cyklu Lekcje sieci eksperymentalnie. No, a co ja mogę na koniec powiedzieć? Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. Zasubskrybujcie kanał. Będzie to motor napędowy do tego, żeby pojawiały się nowości na tym kanale. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.